Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Szerszeń, a to pierwszy gameplay z gry Day of Infamy, czyli modyfikacji standalone do gry Insurgency. Tym razem w klimatach drugowojennych, czyli w moim ulubionym, powiedzmy, okresie historycznym, jeśli chodzi o first person shootery. To więc słuchajcie, ja jeśli chodzi o to, jestem kompletnie nowy. Do gry doszedłem dosłownie parę minut temu, zagrałem chwilkę, żeby potestować sobie, że tak powiem, bronię może, klasy, postaci i tak dalej, ale jeśli chodzi o znajomość mapy i tak dalej, jestem kompletnie świeży. Dodatkowo, słuchajcie, w tym momencie Day of Infamy jest na dużej przecenie na Steamie, bo z 70 zł chyba na 20 zł i dodatkowo od piątku, czyli od dzisiaj do niedzieli będziemy sobie mogli pograć w tą produkcję za darmo, aby ją przetestować. Czy ja ją kupię? Słuchajcie, ja powiem wam szczerze, że odkąd internet mi zaczął działać, to jest bardzo fajnie, bo mogę sobie pograć w FPS-y właśnie. I od paru miesięcy posiadam też grę Insurgency, czyli powiedzmy strzelankę bardziej w teraźniejszych klimatach. Dlatego tak jak powiedziałem, Day of Infamy jest grą, która jest nastawiona na drugą wojnę światową, a ten po prostu temat lubię, więc myślę, że wydanie 20 zł to nie jest aż tak dużo. Tak więc teraz słuchajcie, zapraszam was na gameplay, ja sobie znajdę jakiś serwer, no i widzimy się już w grze. Okej, tak więc jesteśmy już w grze, mamy do wyboru US Army albo Wehrmacht. Zagramy sobie Jankę sami powiedzmy i mamy różne tutaj dostępne powiedzmy klasy z dodatkowymi perkami, czyli na przykład taki strzelec zwykły ma dodatkową staminę, Assault szybciej się porusza, bo ma powiedzmy ten karabin, pistolet maszynowy na bliską odległość, support ma ekstra amunicję, na przykład inżynier ma dodatkową wagę, ale my sobie słuchajcie dzisiaj zagramy może Assaultem właśnie, z Grisgunem M3 jak pamiętam i słuchajcie, jeśli chodzi o sam interfejs tutaj, to jest to wszystko bardzo proste. Mamy wagę, czyli punkty powiedzmy, za które możemy wybierać swój ekwipunek, jak na przykład mój Grisgun waży powiedzmy te 4 kg, dajmy na to, nazwijmy to 4 jednostkami. Dodatkowo mam taką, wiecie, szynę, żeby móc szybciej sobie tą broń wyjmować. I to jest plus 1, czyli mamy już 5. Granat waży 3, to jest już 8, tak? No i małe wyposażenie lekkie, czyli jest po prostu to, co mogę nosić, jeśli chodzi o magazynki i granaty, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak samo jest w Insurgency, bardzo to podobnie wygląda. Natomiast jeśli chciałbym teraz sobie wziąć Thompsona, no to niestety muszę troszeczkę pokombinować, bo no nie mam aż tylu tych wszystkich punktów. To jest to. Dodatkowo za każdą wygraną jakby rundę mamy, dostajemy jeden punkt, czyli mamy zwiększony ten cap o jeden. Tak przynajmniej było w Insurgency, nie wiem jak tutaj jest dokładnie. Mam nadzieję, że podobnie. Dobra, tak więc co, my wskakujemy do rozgrywki. A mam nadzieję, że nie będzie mi się tutaj nic lagować, bo mam nadzieję, że nic mi się nie będzie tutaj lagować. Przede wszystkim chciałbym sobie troszeczkę zmniejszyć dźwięki w opcjach, bo trochę jest głośno. O, mam nadzieję, że będzie teraz dobrze. Nie znam mapy, gram na niej pierwszy raz zupełnie, ale będę się tutaj krył za swoimi może. Dobra, oni wezwali sobie amunicję. Na 100% będę lamił, słuchajcie, tak jak mówię, jest to moje pierwsze podejście, a ta gra jest bardzo łatwa, żeby zginąć. Dodatkowo w Insurgency mieliśmy kamizelki kuloodporne, które mogliśmy sobie założyć. Natomiast w tym przypadku po prostu w tym przypadku nie ma żadnych kamizelek kuloodpornych. Więc dostajemy jednego strzała, maksymalnie dwa i jest po nas, jak widzicie, koleś dostał jednego strzała. Tak więc jest to bardzo taktyczny FPS i bardzo momentami irytujący, bo wiecie, dostajecie jednego strzała i jest już kompletnie po was, tak? Mamy możliwość tutaj wślizgu, że tak powiem. Dobra, to są nasi Amerykanie. Ja może tutaj jakąś flankę spróbuję zrobić. Ten materiał, słuchajcie, będzie taki dość surowy, że tak powiem, to będzie czysty gameplay. W kolejnych postaram się troszeczkę bardziej temat zrobić, w sensie, wiecie, jakieś takie momenty wybrać podczas mojego posiedzenia, nagrać coś to w tym stylu, żeby był film bardziej po prostu obrobiony. A tutaj już widzę swojego też. Natomiast w tym momencie mam troszeczkę mało czasu, bo zaraz muszę się wybrać do roboty za jakąś godzinkę, więc po prostu tam już widzę jednego Niemca, Niemiaszka, ale nie chciałbym go podejmować na taką, powiedzmy, odległość.
Z moim aimem tym bardziej. No i niestety. Pewnie mnie usłyszał, jak tam chucham ze zmęczenia. No ale powiem szczerze, że tyle ile przeżyłem, to jestem naprawdę z siebie zadowolony. I w tej grze naprawdę działają smoki, to znaczy są bardzo ważne dla taktyki i dla w ogóle poruszania się. Ponieważ bez smoków jesteśmy bardzo wystawieni na po prostu ogień nieprzyjaciela, a te smoki naprawdę pomagają nam po prostu przemieszczać się z punktu na punkt tak naprawdę. Więc ja sobie chyba, słuchajcie, w tym momencie zrobię to w ten sposób, że sobie zamiast tego zwykłego granatu odłamkowego wezmę sobie smoka. I może wezmę sobie Tomigana tak naprawdę. Bez co prawda tej szyny, ale no nie ma innego, powiedzmy, innego wyboru. No jak widzicie, nawet drut kolczasty mnie tutaj, powiedzmy, zaatakował. Ja tutaj sobie rzucę już na daleko smoka właśnie. Tak jak mówię, postaram się, aby ten film był po prostu takim, wiecie, czystym gameplayem, bo no nie mam czasu za bardzo na, wiecie, na posiedzenie, tym bardziej, że chcę wam zrobić to w takiej formie informacji, że mamy darmową grę na weekend, żeby sobie pograć. Natomiast jeśli chodzi o kolejne filmy, powiedzmy, to będę się starał... Oj, widzicie, mamy pierwszego niemiaszka. Będę się po prostu starał bardziej... Tutaj zrobimy mu suppressing fire. O, chyba go nawet skropnąłem. Tak, i mamy jego granat. Ja sobie wezmę tego tutaj potato masher, czyli ubijaczkę do ziemniaków, tak zwaną. O, coś tam mogło pyknąć. A, to był smog, dobra. Ale w sumie dobrze, żeby to zasmokować nawet. Dobra, tutaj troszeczkę poszedł skan z mojej strony. I może uda mi się troszeczkę, powiedzmy, bardziej tutaj do przodu przebiec. Co by było oczywiście bardzo, bardzo fajne. A, niestety. Troszeczkę mnie zmyliła po lewej te właśnie ruiny domu, a on ma bardzo taki kamuflaż właśnie niejednostajny, powiedzmy. No niestety, jeśli chodzi o moją percepcję w grach w FPS, to już jest kompletna kabała. Wiecie, kiedyś byłem naprawdę dobry w FPS, znaczy dobry jak na mój poziom naprawdę. Oczywiście wiadomo, byli lepsi gracze, zdarzali się, ale na przykład kiedy grałem tak namiętnie w Koda 4, to potrafiłem mieć na przykład staty 10, wróć, 100 na 10, coś takiego. Co według mnie jest naprawdę dobrymi statami, no ale taka, powiedzmy, przeszłość już, jeśli chodzi o to. Teraz chyba zostałem, powiedzmy, bardziej graczem casualowym i bardziej nastawionym na gry po prostu RPG i tak dalej, jeżeli na właśnie jakieś tutaj strzelanki. Chyba tutaj widzę mojego teammate'a. Ała. Myślałem, że go kropnę, ale wydaje mi się, że jednak mamy pewien, powiedzmy, pewną odległość, na jaką moja broń jest, po prostu działa, a na jaką nie działa. Tak mi się wydaje. No póki co jednostki Wehrmachtu tutaj dają radę w ogarnianiu tematu. W ogóle sprawdźmy mój ping, 78, bardzo ładnie. Oczywiście zależy to od serwera, na jakim gramy, ale jak patrzyłem, to tutaj są, to jest akurat serwer we Frankfurcie. I naprawdę, jeśli chodzi o... ping jest naprawdę dobry. Zauważyłem też, że w tej produkcji, tak samo jak w Insurgency, powiedzmy, dość ważną rzeczą jest to, że niby jest to taktyczny shooter, gdzie wiadomo, trzeba, wiecie, powiedzmy, o właśnie coś w tym stylu robić. Przechodzić tak, powiedzmy, taktycznie bardziej, ale z drugiej strony też zauważyłem, że jechanie na pełnej kurwie to czasami też jest bardzo pomocne, bo przeciwnicy się po prostu tego nie spodziewają. I to jest nasz, powiedzmy, możemy ich zaskoczyć w ten sposób. Jak widzicie, mój aim jest najlepszy po prostu w tej grze. Teraz muszę uważać na to okno tam, co jest, bo on tam może siedzieć. Byłem przekonany, że go zabiję, ale chyba time to kill w tej grze jest troszeczkę inny niż w Insurgency. Tam wystarczą jakieś 2-3 strzały i koleś po prostu pada jak kawka. Ale wydaje mi się, że tutaj jest troszeczkę to inaczej. Widzę, że koleś nie padł. O, tutaj nas bombardują w ogóle, cholera.
Na bogatości. Dobra, ja myślę, że zmienię sobie teraz pozycję, bo siedzenie w jednym miejscu jest troszeczkę, powiedzmy, nieciekawe. I przejęliśmy punkt Baker, czyli punkt B, z czego naprawdę się cieszę, że mój team, powiedzmy, jakoś tam udało się cokolwiek zrobić. No i teraz pójdziemy w tę stronę. Ja bym, jeśli już, to bym wolał... O, nawet przejmuję tutaj hotel. Nie wiem, gdzie mogę się spodziewać niemiaszków. Dobra, mam jednego chyba. Mam nadzieję, że mi się udało go zabić tym razem. No bo to jest strzały z biodra z mojej strony. I kolejny wyjęty. Wow! Dobra, tutaj mi się udało naprawdę to, powiedzmy, jak na mnie zrobić konkretnie. Tutaj wbiegał jeszcze jeden enemy. Więc go, że tak powiem, zdejmę raczej. A może nie będę zmieniał, bo tutaj nie ma żadnej amunicji w tym, niestety przy podnoszonych broniach. Amunicji nie uświadczycie. Cały czas przyjmuję, nie wiem ile czasu potrzeba na przejęcie pełne. Ale niestety. Sześciu? Prawie siódmy chyba padł. Prawie. Niestety szkoda, że go nie przebiło. Wydawało mi się, że będzie też mój, ale niestety koleś po prostu przeżył tą nawałnicę. Jak widzicie, z racji tego, że udało nam się przejąć dwa dodatkowe punkty, mój, powiedzmy, cap został zwiększony do 12 zamiast do 10, więc no to jest oczywiście fajne, tak? Bo jeśli my, powiedzmy, mamy przewagę nad przeciwnikiem, no to mamy ją po prostu, mamy przewagę, tak? Więc, o kurwa, no tego się nie spodziewałem i tak już było po mnie, bo ten koleś pierwszy mnie pewnie zauważył. Ale może sobie coś dodamy, słuchajcie, może jakiś pistolet? Aha, potrzeba 4 punktów. Dobra, to ja sobie wezmę to, żeby móc szybciej, powiedzmy, broń wyciągać. I może... W sumie tyle tak naprawdę, bo nie mam więcej punktów. To znaczy mam jeden, ale w sumie z nim nic nie zrobię. Rzucimy tam smoka sobie. Dobra, mamy smoka. Oni się tutaj byli, ale widzę, że nasi już chyba to ogarnęli temat. W wszelki wypadek jeszcze strzelę. Zobaczcie, jak się rozłożył frajer. No i dobrze. Niech zdycha. A, no niestety, gdzieś tam przeciwnik był z przodu. Będę musiał tam rzucić po prostu smoka, jak będę wchodził. I może w ten sposób uda mi się jakoś to po prostu załatwić. Tutaj mamy ciężkiego gunnera, jak widzę, z MG42. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj koleś z pistoletem po prostu biega. Nie Glockiem, przepraszam, tylko 1911 Coltem. Tutaj koleś z implaczem ognia. Jak powiedziałem, jest wiele klas tak naprawdę, każda się różni czym innym. W Insurgency różniło się tak naprawdę tylko ekwipunkiem. Natomiast tutaj raczej samą bronią i, powiedzmy, dodatkami do broni. Natomiast tutaj mamy o tyle fajnie, że tutaj mamy po prostu inne klasy postaci. Mamy gunnera i oni mają swoje perki, powiedzmy, czyli na przykład właśnie machine gunner, czy raczej ten taki, powiedzmy, właśnie z MG nie może zostać przygwożdżony. Na przykład inżynier ma większą możliwość noszenia rzeczy, czy na przykład możliwość pewnie jakieś tam ładunki wybuchowe i tak dalej, i tak dalej. Co jest jak najbardziej przydatne. Dobra, ale udało mi się to C troszeczkę tam wbić. Tak jak mówię, udało mi się chyba z 6 koleżków wyciągnąć. Tak mi się przynajmniej wydaje podczas całej tutaj zabawy tam, na tamtym punkcie. Tutaj mam amunicję, jak widzę, możemy sobie zgarnąć. I teraz mi się przydało tego smoka zarzucić tam, w tamtą stronę. Tak więc ze skokiem zrobimy jakby tutaj w Counter-Strike'u, jakby się to robiło. Dam chwilkę, żeby ten smok się po prostu wytegował, ale chyba ktoś tam cały czas jest, słuchajcie. No niestety znowu padłem, cholera. A może teraz dla odmiany sobie po prostu pobiegniemy prawą, znaczy lewą stroną, przepraszam, bo tędy jeszcze nie biegliśmy. Może jest jakaś droga, która pozwoli mi na dobrą flankę, żeby po prostu móc przeciwników zajść od boku. Byłoby naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Na przykład teraz. Chyba, że zrobiłem swojego. Nie, to nie miaszek, dobra.
Zrobiłem mały opening tutaj, jak widzicie. Dobra, kolejny na moim koncie. Dobrze, że miałem rękę na pulsie, ale tutaj widzę, że nie mogę wejść dalej. Muszę po prostu iść do przodu. Dobra, mamy jednego niemiaszka. Może uda mi się jakoś na plecy zejść. A raczej zajść. O Jezu, nie wiem czy go zabiłem nawet. Chyba nie. Jesteś mój kolego. No cóż, co prawda fall damage jest dość duży, jak tutaj widzę. Spadłem z paru metrów i zginąłem, ale uczymy się, tak? Uczymy się, żeby po prostu na takie odległości nie skakać. To nie jest Battlefield, to nie jest Call of Duty, żeby takie rzeczy przeżywać. W sumie było dość wysoko, więc nie dziwota się zginąłem. Chociaż podejrzewam, że tamten koleś powinien zginąć na samym początku, jak go rozstrzelałem. No ale niestety. Wow. Dobra, mamy tutaj już ekipkę jakąś, jak widzę. Podążają do przodu. Czekajcie, ja sobie właśnie zarzucę smoka tutaj, tam, w tamtą stronę. Żebyśmy mieli jakąś ochronę. Dodatkowo skryję się z tej strony, żeby nie stać w jednym miejscu z nimi. I myślę, że trzeba iść po prostu. Advance the enemy. Tutaj smok mi kryje. Mam nadzieję, że udało mi się dwóch zdjąć. Nie, niestety. Jeszcze muszę, jeszcze nie jestem taki wyczulony, na, gdzie powiedzmy koleś może stać i tak dalej. Ale dobra, przynajmniej chyba dwóch mi się udało na tym życiu zdjąć. To się ceni. Jak tam w ogóle statystyki? 16 na 10. Jak na mnie to jest naprawdę dobrze. Póki co mamy przewagę w falach chyba. Jest nas o jedną falę więcej. W przeciwieństwie do przeciwników. Co oczywiście jak najbardziej jest przydatne powiedzmy. Bo mamy większą szansę na wygraną nawet. Jeśli nie zdobędziemy ostatniego punktu. To po prostu... A to świnia. To jest chyba ten, którego już 3 razy zdjąłem i się tutaj po prostu przykampił. Tak, to jest ten sam z MG. Ale frajer. Ja w sumie taką ma klasę. Tylko, że teraz ja wiem, gdzie on będzie. Bo raczej wątpię, żeby zmienił swoją pozycję teraz. Chociaż ma, jest pod takim kątem tam teraz, że naprawdę ma bardzo dobrze, żeby mnie wyciąć. Bez sensu. Tylko, że teraz ja wiem, gdzie on będzie. Dobra. No niestety. Chciałem przebiec za tą ciężarówkę, żeby mieć osłonę z boku, ale niestety nie zdążyłem, bo pojawił się przeciwnik na ekranie. Ale chyba przejmujemy ten... Tak, przejmujemy temat. Dalej, mordo. Udało się? Tak jakby. Chyba, że ktoś jeszcze jest na tym punkcie, dlatego nie można go do końca przebić, ale udało się, a raczej nie. Nie udało nam się niestety wygrać, chociaż myślałem, że wygramy to. Nie wiem dlaczego tak się to, że tak powiem, tutaj zrobiło. Tak czy inaczej, słuchajcie, czy coś jestem w jakichś może tych? Nie, raczej nie. Więc słuchajcie, myślę, że to by było na tyle w tym krótkim materiale. Postaram się go troszeczkę zedytować, znaczy postarałem się go pewnie, jakby to już dotarliście do tej części, to postarałem się go jakoś tam wyedytować nawet na szybko. Tak więc to było, słuchajcie, Day of Infamy. Mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. Dajcie znać, co o tym myślicie. Ja jestem Szerszeń, życzę wam miłego dnia i widzimy się na polu bitwy. Trzymajcie się, na razie, hej.